Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie relacja z otwarcia nowoczesnego Centrum Edukacyjnego Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego w siedzibie PAA na południu Chicago, klasy języka angielskiego oraz komputerowe laboratorium. Wyposażone są w nowe komputery, interaktywne tablice oraz sprzęt audiowizualny. Zrzeszenie zachęca do zapisów. Sergiusz Grzębski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem chicagowskiego kwadransu są domy książki D&Z. Zastanawiasz się, co kupić swoim bliskim w prezencie świątecznym? Przyjdź do domu książki D&Z. Super niskie ceny, bestsellery, muzyka, filmy, kartki świąteczne. Ogromny wybór. W D&Z przy każdym zakupie darmowe pakowanie podarunków, długopis, kalendarz i czekolada. Wesołych świąt! Witamy w chicagowskim kwadransie. Kilkadziesiąt komputerów, tablety oraz interaktywne tablice. Z takich narzędzi korzystać będą od dziś instruktorzy i kursanci jednego z wielu programów PAA w siedzibie na południu miasta. Klasa języka angielskiego, której uczy Anna Iwanicka, jest jedną z wielu, które używać będą nowoczesnych, cyfrowych narzędzi. No jak podobają się te tablice? Jak bardzo pomocne Wam są jako nauczycielom? Bardzo, to małe słowo. Są rzeczywiście bardzo, bardzo nam pomocne. Najważniejsza rzecz, że możemy zawsze wrócić do początku lekcji, że wszystkie notatki mi zostają podczas całego przebiegu zajęć. To, że mogę podłączyć to do internetu, że mogę im cokolwiek podkreślić, zaznaczyć to, co jest potrzebne. Na koniec lekcji mogę to wszystko wykasować, zacząć następne, natomiast jest ta opcja, że ja mogę to po prostu sobie zachować na następną lekcję, na następną grupę. Jesteśmy bardziej niż zachwyceni tą tablicą. When you think about it, almost everyone these days uses a computer for... W dzisiejszych czasach prawie każdy używa już komputerów, czy to do korespondencji, czy portali społecznościowych. My chcemy używać najnowszych technologii do nauki. Po ilości wejść na naszą stronę internetową polish.org widzimy, jak wiele osób z całego świata śledzi naszą działalność i jak wielu z naszych klientów korzysta z komputerów. Zakup nowoczesnych tablic i komputerów możliwy był dzięki pomocy finansowej Stanowej Rady do Spraw Koledżów. American Association for many years, and they are one of our top performers in the state of Illinois. They apply for the funding because they have a need to serve the students in their community, to help them to learn the language and to go on and attain jobs. PAA jest jedną z najlepszych w wykorzystywaniu naszych funduszy organizacji. Istnieje prawdziwa potrzeba edukacji językowej w tym środowisku. W stanie Illinois dofinansowujemy 91 programów. W samym Chicago przekazujemy fundusze miejskim koledżom i około 20 organizacjom jak zrzeszenie. Potrzeby są wielkie, ale myślę, że w organizacjach jak PAA fundusze są doskonale rozdzielane, co widać właśnie dzisiaj. The funds that we do offer are utilized in a very great way, and so the bottom line is for students to learn the language, to attain their secondary level completions, and to transition to post-secondary, and to complete their education and to find a family sustaining job. Who is he talking to? Who is he talking to? W Zrzeszeniu Amerykańsko-Polskim na południu Chicago oferowane są 9-miesięczne klasy języka angielskiego. Jak mówią sami wykładowcy, nowoczesne komputery w 3 klasach wraz z 2 smartboards z pewnością zachęcą do nauki i przełamią najczęściej występujące czynniki, które sprawiają, że nauka nowego języka jest kłopotliwa. Największy, uważam, problem to jest przełamaniem się po prostu w tej barierze językowej. Także jak już studenci się ośmielą i zaczną po prostu mówić, to już jest naprawdę duży sukces. Jeżeli chodzi o postępy, również uważam, że za bardzo się może tak troszeczkę niecierpliwią na początku, gdyż nie zawsze to wszystko tak od razu wychodzi, ale ja mówię, że trzeba sobie dać czas i po prostu systematycznością i przechodzeniem systematycznym na zajęcia na pewno jakieś wyniki osiągną. Także my widzimy dużą poprawę. Widzę, jak zaczynają studenci, którzy przychodzą na pierwszy stopień, zaczynają od podstawowych spraw, a później po już 3-4 latach naprawdę fajnie mówią i bardzo wiele są w stanie zrozumieć i powiedzieć, także to jest bardzo duża satysfakcja. Studenci są bardzo zadowoleni, ponieważ te lekcje są już takie bardziej unowocześnione, urozmaicone i na pewno są dużo zachętą do tego, żeby tutaj przychodzić i poznawać język angielski.
W otwarciu nowego centrum edukacyjnego udział wzięli m.in. Adolfo Hernandez z Biura Nowych Imigrantów burmistrza Chicago Rama Emanuela czy komisarz powiatu Cook John Daly, brat byłego burmistrza Chicago, w dystrykcie którego znajduje się placówka. They reach out, they know what is to be done and they accept change. And always willing to know and accept tremendous knowledge, any new knowledge they want to accept. Zrzeszenie wie, jak zabiegać o pomoc i wychodzi do społeczności. Polska społeczność umie zaakceptować zmiany i zna wagę edukacji. Ta organizacja jest ogromnie ważna nie tylko dla Polonii, ale także innych grup. Jestem dumny, mogąc reprezentować ten dystrykt we władzach powiatu. Polska grupa podziela wartości jak ciężka praca, rodzina i wiara, dlatego tak dobrze realizuje swe cele. Because of the outreach they've done in helping people who need help and never forgetting where they come from. Podczas open house można było zwiedzić laboratoria komputerowe, które na co dzień otwarte są dla lokalnej społeczności. Oprócz zajęć z angielskiego można tu uzyskać poradę w zakresie kształcenia zawodowego, pisania resume czy szukania pracy. W obecnym roku szkolnym rozpoczęliśmy kursy komputerowe u nas na południu, także te kursy odbywają się tutaj w tej klasie, gdzie mamy te pełne laboratorium komputerowe. Tam jest 18 komputerów i studenci mogą przyjść do mnie, jeżeli w dalszym ciągu uzyskiwać więcej wiedzy, jeżeli w trakcie lekcji, prawda, zagubią się, czy coś nie jest jasne. Także poza tym u mnie również tu każdy, kto jest zainteresowany, może przyjść, pomogę założyć pocztę elektroniczną, która to umiejętność jest absolutnie podstawowa w dzisiejszym świecie. Nie ma mowy dzisiaj znaleźć pracy, jeżeli ktoś nie ma poczty, ponieważ pracodawcy komunikują się bardzo często za pomocą poczty, oferując pracę. Także i tutaj też przychodzą osoby, pomagam w poszukiwaniu pracy właśnie za pomocą komputera. Jeżeli ktoś ma jakieś tam problemy, potrzebuje coś wydrukować, potrzebuje stworzyć jakiś dokument, przesłać dokument do Polski, otrzymać czy to wydrukować, to wszystko u nas w naszym laboratorium jest możliwe uzyskać. Ponadto staram się jeszcze, jeżeli mam jakieś pojęcie o problemie, który osoba mnie pyta, to ponieważ jestem tutaj w Ameryce już ponad 20 lat, to staram się pomóc w bardzo różnych sprawach, także muszę się pochwalić, że laboratorium cieszy się naprawdę dużym powodzeniem. O potrzebie kształcenia z zakresu obsługi komputerów mówił niedawno burmistrz Chicago Rahm Emanuel, który wraz z dyrektor chicagowskiego kuratorium Barbarą Bird Bennett zobowiązał miejskie szkoły do wprowadzenia wachlarza zajęć z informatyki. Jak informuje Adolfo Hernandez z Biura Nowych Imigrantów burmistrza Emanuela, PAA daje doskonały przykład, jak nowoczesne technologie przyspieszać mogą naukę języka, co jest podstawą dalszego rozwoju. Co tak bardzo zafascynowało mnie, to sam format zajęć, bo widać, że studenci mają okazję spędzić z nauczycielami sporo czasu, jeden na jeden, co tak ważne jest w procesie nauczania, a jednocześnie dajemy narzędzie do komunikacji z innymi i wymiany informacji przy oszczędzaniu funduszy. Widzę, że tu nauka jeden na jeden idzie w parze z technologią. This laboratory is in right now is also encompassed by immigrants from different ethnicities. Laboratorium, w którym się teraz znajdujemy, służyć będzie nie tylko Polonii. Tu, na południu miasta, z Polonią żyją też przedstawiciele społeczności azjatyckiej czy latynoskiej. To świetne, że istnieje miejsce, gdzie zwrócić się mogą oni o pomoc językową i nie tylko. Wyposażenie klas w posiadaniu PAA to przyszłość edukacji, zgodnym chórem mówią uczestnicy Dnia Otwartego. It is so impressive. I'm sure the students love it. Obviously the instructor is absolutely thrilled to have this type of equipment in her classroom. It's engaging for the students, it's exciting. It lets the students know that education can be new, it can be exciting. To naprawdę imponujące i jestem przekonana, że studenci uwielbiają nowe narzędzia. Z pewnością cieszy się z nich sam nauczyciel, bo daje mu to wręcz nieograniczone pole do popisu i sprawienia, że dla uczniów nauka języka angielskiego stanie się bardziej interesująca, angażująca i wartościowa. Większość z nas myśli, że technologia komputerowa służy głównie do gier wideo. Tymczasem tu znajdujemy znakomite jej zastosowanie w nauce.
so important. New technology, new equipment, to wspaniała inicjatywa. Wszyscy wiemy o istnieniu znacznej populacji imigrantów na naszym mieście, którzy chcą i muszą uczyć się języka angielskiego, by realizować następne szczeble swojej kariery. Wyższe studia i kariera zawodowa. W Chicago zdajemy sobie sprawę, że już dziś chcemy kształcić pracowników jutra. Znajomość komputerów jest jedną z niezbędnych obecnie umiejętności. And making sure that they also know how to use technology, make sure that they can communicate with their kids and with maybe get new jobs, maybe apply for even going to college and getting additional skills. So I think this is in line with exactly the mayor's vision for what community should be learning and what we should be investing in is making sure that folks are learning, but that we're also teaching them useful skills and useful things that they can apply in the future. Not just now, not the way we were doing it 10 years ago, but the way it's going to work from now on. Nowy prezes Rady Nadzorczej instytucji zaprasza na zajęcia ESL przy użyciu nowoczesnych technologii. We'd like to see that the registration, the clients, the people that we help. Chcielibyśmy, aby coraz więcej osób rejestrowało się na te zajęcia i żeby było to dla nich pozytywne doświadczenie, tak jak dla nas. Naszym celem jest, aby kursanci wystawiali nam jedynie najwyższe noty i żeby każdy nasz sukces w kształceniu jedynie utwierdzał renomę naszej instytucji dziś, jutro i przez kolejne 91 lat. Sponsorem chicagowskiego kwadransu są domy książki D&Z. Zastanawiasz się, co kupić swoim bliskim w prezencie świątecznym? Przyjdź do domu książki D&Z. Super niskie ceny, bestsellery, muzyka, filmy, kartki świąteczne. Ogromny wybór. W D&Z przy każdym zakupie darmowe pakowanie podarunków, długopis, kalendarz i czekolada. Wesołych świąt! W dzisiejszym programie to już wszystko. Kolejny chicagowski kwadrans, oczywiście za tydzień. Sergiusz Grzębski, do zobaczenia.